I o to chodzi, i o to chodzi. Ja sobie posłucham muzyki. Jeszcze nie tak dawno mama wiozła mnie na detoks, a ja przez tylnią szybę żegnając kieleckie getto. Poczułem, że wewnątrz mnie coś na zawsze pękło, bo życie na haju to było dla mnie piekło. Gdzie są moje ziomy? Nie ma ich ze mną, bo gdy ja goniłem świadomość, ich dopadła codzienność. Tak już jest, jedni biegną, drudzy miękną i siedzą pod klatką, gdzie czuć jakby coś zdechło. Grunt to odnaleźć sobie piękno i uodpornić mózg na podwórkowe piętno. Ewolucja, ziom, chyba w tym tkwi sedno. Trzeba do czegoś dojść, nim cię zapakują w drewno. Nawet gdybyś miał zaczynać od podstaw, brat, ruszaj świata, szaj za sobą zostaw, bo jedno życie masz, więc lepiej na nie postaw. A dzisiaj to dla nas wciąż początek końca. Zanim stanę się lżejszy o 21 gram, daj mi długopis i papier, niech Kielce wrócą na mapę, brat. Zanim spłonę w ogniu przyziemnych spraw, a mój wewnętrzny żar ugasi się mi płacz. Zanim wiatr znów poniesie mnie w świat, a ja mu oddam miłość pomimo jego wad. Zanim poczuję strach, że to już ostatni raz i umrę patrząc w niebo, czekając na jakiś znak. Zanim patrząc w twoją twarz, zobaczę zmarszczki, aż śmierć będzie już tak blisko, że przestanę się martwić. Ale póki co pieprzyć to wracam do mantry, bo tak jest mój hip-hop, ból przelewam na kartki. Czasem sobie mówię, Kuba, już wystarczy, ale wszystko do mnie wraca, gdy usłyszę cztery takty. Więc daj mi miłość albo skreś mnie i zostaw, bo dzisiejsza noc to dla mnie początek końca się. Wracam do domu, pompuję spaliny w krwiobieg znów. Otwieram oczy, walczę z grawitacją powiek tu. Patrząc na podwórko zawsze czuję ból i nie wyobrażam sobie na nim syna albo córki. Chce mi się płakać, ale łez dawno brak mi, bo widziałem setki martwych umysłów tej generacji, wykończonych przez błąd pseudoterapii, dzięki czemu już na zawsze pozostaną dziećmi magii. Proszę się obudzić. Niech pan stanie. Budzę pana! Ziom, serwis oczu klapki, świadomość obudź i weź to na full, żeby ból w tobie obuch. Unieś w górę pięści, zrób to dla nas obu, bo przyszłość naszych dzieci to wystarczający powód, żeby znaleźć sobie wiarę, kilka kropli i pieprzyć, że system zawsze był dla nas okropny. Priorytet to swój umysł uwolnić, bo to w nim się rozgrywa dziś najważniejszy konflikt.